co porządniejszy katolik ksiądz, zaraz walić w niego. To już nie pierwszy raz, gdy o słowach ojca Tadeusza Rydzyka robi się głośno w całej Polsce. To również nie pierwszy raz, gdy bierze w obronę kontrowersyjnego hierarchę. Od księdza biskupa Edwarda Janiaka. Czyli byłego biskupa diecezji kaliskiej, odsuniętego od kierowania nią po głośnym filmie Zabawa w chowanego. To jest współczesny męczennik mediów. Media to zrobiły. Media to zrobiły i media tak robią. I nie dajmy się, katolicy, że na księdza jakiegoś zaczną warczyć, jakieś filmidło zrobią. Tak szef Radia Maryja na urodzinach rozgłośni mówił o dokumencie braci Sekielskich. To w nim pokazano, jak biskup Janiak miał ukrywać przypadki pedofilii wśród księży. Pamiętacie, do czego dochodziło u nas w mieszkaniu? W tym Arkadiusza H., który, jak twierdzą występujący w filmie mężczyźni, molestował ich seksualnie, gdy byli jeszcze chłopcami. To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył, no a kto? A kto nie ma pokus? Niech się pokaże. Jedna jest tylko Maryja. Te słowa ojca Rydzyka nie przeszły bez echa. Arcybiskup Wojciech Polak, prymas, a zarazem delegat episkopatu do spraw ochrony dzieci i młodzieży, interweniował w zakonie redemptorystów. Jego prowincjała poprosił o zdecydowaną reakcję. No, ksiądz prymas po prostu nie mógł nie zareagować, absolutnie nie zgadzając się z takim stanowiskiem, też z takim no właśnie jakby relatywizowaniem wykorzystania seksualnego, w pewnym sensie bagatelizowaniem. To jest ważne. Za słowa ojca Rydzyka przeprosił i zdecydowanie odciął się od nich również metropolita łódzki, arcybiskup Grzegorz Ryś. Bagatelizowanie grzechu, a jeszcze bardziej jego konsekwencji w życiu osób poszkodowanych, nie ma nic wspólnego z drogą Ewangelii. To właśnie arcybiskup Ryś tymczasowo zarządza diecezją kaliską. Tak jest od czerwca, gdy po nagłośnieniu sprawy i protestach pod tamtejszą kurią... Mamy dość ukrywania tych przestępców. Papież Franciszek odsunął biskupa Janiaka od kierowania diecezją. Kilka miesięcy później Janiak ostatecznie ustąpił ze stanowiska, oficjalnie przechodząc na emeryturę. Nie mówię nie i nie mówię tak. Ostatnio Gazeta Wyborcza ujawniła zeznania świadków, z których wynika, że biskup nie tylko wiedział o pedofilii, ale też w zmowę milczenia wciągnął wiernych, którzy nie chcieli się zgodzić na odwołanie księdza Arkadiusza H. z parafii w Chwaliszewie. To jest coś absolutnie skandalicznego. Pedofilia klerykalna i jej tuszowanie to nie tylko przenoszenie księży pedofilów z parafii do parafii, ale także cały mechanizm kłamstwa, takiej nieprawdy. W każdym bądź razie... Dziś ojciec Tadeusz Rydzyk sam wydał oświadczenie, w którym przeprasza za swoje słowa i przekonuje, że nie chciał ranić ofiar pedofilii. Jej sprawcy powinni ponieść karę i że odnosił się tylko, tu cytat, do atmosfery medialnej, a nie do kościelnych decyzji w sprawie byłego już biskupa kaliskiego. Dyrektor Radia Maryja zapewnił też, że modli się za skrzywdzone osoby. Seweryn Lipoński, Puls Dnia.